witam. Nazywam się Jarek Werecki. Stoimy dzisiaj przed takim pięknym sprzętem, ale jeżeli chodzi o technikę, to może za chwileczkę. Chciałem dzisiaj powiedzieć Wam parę zdań na temat uprawnień, które są niezbędne do stosowania środków ochrony roślin. Ogólnie, że tak powiem, uprawnień dla osób, które takie środki wykonują, niezbędnych. Jeżeli chodzi o szkolenia, tak, z chemizacji, ze stosowania środków ochrony roślin, normuje je ustawa z 8 marca 2013 roku. Szkolenia takie organizowane są przez firmy zewnętrzne, między innymi firmę Szkoltex, i są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Do czego uprawnienia takie są niezbędne? No chyba się na pewno domyślacie, są to kontrole. Ponadto tak można dzięki nim nabywać pełnoprawnie środki przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych. Jeżeli chodzi o zakres tematyki szkoleń, można by było powiedzieć, że tematyka jest dosyć tutaj ciekawa, gdyż przede wszystkim na szkoleniach poruszane są zagadnienia w zakresie prawnym, czyli zakres kontroli, ogólnie, że tak powiem, reguły wprowadzania środków ochrony roślin na rynek. Mówimy też o samych środkach ochrony roślin, jakie zostały wprowadzone, jakie wycofane, co jest dzisiaj rzeczą bardzo istotną, gdyż zmienia się to praktycznie co roku. Drugą tematyką niejako tych szkoleń jest technika, czyli na dobrą sprawę przede wszystkim omówienie tych pięknych tutaj maszyn, no i zwrócenie uwagi na tą bardzo ważną rolę, jaką odgrywa maszyna do właśnie sukcesu zabiegu. Jak powiedziałem przedtem, nie tylko prowadzimy szkolenia w formie takiej czysto teoretycznej gadanki, że tak powiem, ale też w formie zajęć praktycznych, zachęcających troszeczkę do uwagi. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o te rzeczy, które, tak jak powiedziałem przedtem, bardzo często rolnicy bagatelizują, zwracamy uwagę na rzeczy najważniejsze, jeżeli chodzi o ekonomię zabiegu, czyli na asortyment rozpylaczy, to, że rozpylacze mogą się zużywać. Musicie brać to pod uwagę, że żaden rozpylacz, żaden element opryskiwacza nie jest wieczny, tym bardziej, że dzisiaj nie wjeżdżamy tylko raz w hektar pola, ale wjeżdżamy tych razy naście, a czasami nawet i kilkadziesiąt. Kolejna rzecz, która gdzieś tam jest poruszana na szkoleniu, która jest dosyć też ważna, to jest też to, że nie tylko zużywa się maszyna, ale zużywa się też i nasze zdrowie. Każdy zabieg powoduje to, że wchłaniamy bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia związki chemiczne, które, no tak jak już powiedziałem przedtem, służą do tego, żeby unicestwiać organizm żywy, czyli mogą wpływać też i na nasze zdrowie. Dlatego też poza prezentacją tutaj rozpylaczy, poza zwróceniem uwagi na technikę wykonywania zabiegów, czyli między innymi tak, na elementy, które na przykład jak manometr mogą działać, ale mogą nie pokazywać prawidłowych wartości. Zwracamy też uwagę, mili Państwo, na Wasze bezpieczeństwo. Ogólnie są to rzeczy, które można by było powiedzieć z jednej strony, są rzeczami, które każdy teoretycznie zna, który każdy wie, że powinno się uważać. Natomiast w praktyce bardzo często, tak jak powiedziałem, ten temat się tutaj bagatelizuje. Czasami taka rękawica, czy też na dobrą sprawę prawidłowo dobrana maseczka, bądź też kombinezon ochronny, czy też okulary specjalne mogą uratować nasze zdrowie, a nawet nie w niejednych przypadkach życie. Mamy tego dowód chociażby, że tak powiem, z doniesień medialnych, gdzie słyszymy o takich, na dobrą sprawę, zatruciach. Tylko, że już niedługo z takimi szkoleniami będziemy tutaj niejako jeździli po całej Polsce i co za tym idzie, na pewno dojedziemy do każdej gminy, tam gdzie będą tylko zainteresowani. Także zapraszam do udziału, zapraszam do niejako spotkania się z nami, gdyż jeżeli chodzi o szkolenia, mogę Wam zagwarantować,
że są prowadzone naprawdę przez profesjonalistów, czyli osoby, które nie tylko mają tą wiedzę stricte teoretyczną, ale też przede wszystkim tą wiedzę praktyczną. Praktycznie można powiedzieć, że większość z nas, osób, które tutaj prowadzą szkolenia, to są też praktyczni rolnicy, którzy też takie zabiegi w praktyce wykonują. Także jeżeli chodzi o szkolenia, na pewno to jest na bardzo duży plus.